O, właśnie zacząłem. Hej, co? Gram w świnkę Pepe? Poważnie? Tylko muszę ci buzię wytrzeć. Co jadłeś? Kanamisy. Ci nie minis? Tak. Nie ma czegoś takiego jak keneminksy. Cini Co? minis. Idź Dimimis. do mamy szybko, żeby ci buzię wytarła i nagrywamy razem. No to będzie odcinek z córką. I możesz się przywitać, powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry. Ale tam jest kamera. Dzień dobry. I zaczynamy. Dawaj. Kontynuuj. Jesteśmy w porcie. Jestem w porcie, Pepa. Statek! Widzę statek! Pepa, tata! Co? Pepa, tata! Pepa, tata! Tata świnka. Widzę, że jednak zdecydowaliście się wyruszyć w podróż. I jest z wami ktoś jeszcze? To jesteśmy my. Dookoła tak. świata. A te? A to jest świnka, cała rodzinka. A ta świnka, czekaj, słuchaj co mówię. Nie, wszędzie poza kosmosem. Cóż, w zasadzie wszędzie? W każdym miejscu wszędzie. Na tej tak, tablicy. Wszędzie te. Ale super. Możecie odwiedzić wiele różnych miejsc. I teraz będziemy mogli gdzieś popłynąć. Nie mogę się zdecydować. Ja wszystkie tam. Wyglądają świetnie. Czekaj. A gdzie ty chcesz udać się najpierw? Wybierz miejsce na tablicy, które chcesz Dobra. Odwiedzić. Dobra, i teraz możemy wybrać miejsce, które chcemy odwiedzić. Ale najpierw zwiedzimy port, dobra? Rozejrzymy się, zabieram myszkę. Co ciekawego mamy w porcie? Czy my możemy posmyrać tatę świnkę? Nie możemy go pogilać. Możemy wrócić do samochodu? Możemy. Ale co, będziemy płynąć, nie? Płynąć. Płynąć? No dobra, to wracamy. Tylko patrzmy zdjęcie. A co to za flaga? Jaki ma kolor? Złoty. I złote, a co to? To złote, co to jest? Korona. Korona? Chyba korona. Korona. No, flaga. Flaga Kosowa. Czy wiesz, Dobra, nieważne. Dokąd chcesz Dobra. Się udać tym razem? Jeszcze pogadamy, bo to jest pani Wydra. Pani Wydra jest kapitanem. Witajcie! Dzień dobry. Aha, tylko tyle. A ta flaga jaki ma kolor? Ło! Jaki statek! Patrz, tam jest nawet ślizgawka, zjeżdżalnia. O, tam chcę iść. Tam idziemy na statek? Tak. A nie można popłynąć wodą? Nie, można. A, można. To można. Dobra, to teraz decydujemy, gdzie my będziemy płynąć. I uwaga. 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 Mamy tak. Tutaj są wszystkie miejsca, które możesz odwiedzić. Dobra. Polecam najpierw udać się do Nowego Jorku. Tam. To jest Nowy Jork, czekaj. Są tu budynki tak wysokie, że sięgają chmur. Mamy jeszcze Niemcy. A wszystko jest wtedy pokryte. Tutaj? Do Niemiec? Tak. Przecież tutaj jest śnieg. Czekaj, bo jeszcze jest kilka. W Barcelonie. Możesz pograć w piłkę nożną na plaży. Pograć w piłkę nożną na plaży w Barcelonie. Co ty na to? Tak chcę! Wszędzie chcesz, dalej! Australia jest bardzo daleko i jest tam bardzo gorąco. Chcę zobaczyć wielką rafę koralową. Co ty na to? Chcesz? Nie. Czyli jednak nie. Dobra, czyli rafa koralowa nie. Okej. Okay. Dalej, Londyn. O, chcę tam! Do Londynu? No to na razie masz trzy miejsca, w które chcesz iść, a czwarte... Nie ma, co jeszcze? Włochy. I co tam jest? Nie wiem, co w środku. A co się je we Włoszech? Makarony morskie ostre. Ostre morskie makarony. No dobra. I mamy Paryż. Można malować obrazy i zjeść pyszne lody. O, tak chcę. Czekaj, no bo gra nas prosi, żeby najpierw pójść do Nowego Jorku. Więc chyba polecimy na razie tutaj. Może być? Dobra, Nowy Jork, lecimy. Czy na pewno? A może chcesz tutaj enter. Jakieś inne miejsce? Ten. Świetny wybór! Świetny wybór! Bardzo ładnie! Dobrze. Wszyscy na pokład. Wszyscy Oha. Na pokład! Wszyscy na I rura! Dobra, i teraz. O, jak ładnie. O. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy. Gotowi! W takim razie uruchamiam silniki. I. I ruszamy! Yeah. Mają panele fotowoltaiczne na dachu. Energię biorą, prawdziwą. Wspaniałą. I jesteśmy! Nowy Jork! Nowy
Nowy Jork. Nowy Jork. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, pani taksówko. Pani królik w taksówce. Witajcie w Nowym Jorku. Yeah. O, czy to pani królik? Pewnie. W każdym mieście musi być pani królik. Pani króliku, ty tu jesteś. Brzmi świetnie. Dobra, można nas oprowadzić. Dziękujemy. Po mieście. Super, dziękujemy pani królik. Siadamy do taksówki. Jak ucie, gdy będziecie go... Pani królik będzie okay. Przewodniczką. Okay. Ale najpierw weź swoją walizkę i zabierz ją do samochodu. Dobra, na E tu naciśnij. Musimy chwycić walizkę. Ta, ta, E. Bang! Idziemy w drugą stronę. Zaraz, zaraz! Czy na pewno chcesz opuścić to miejsce? Nie, nie chcę opuścić. No nie! Ja myślałem, że możemy pozwiedzać całe miasto! No nie! Ja chcę jeszcze raz płynąć do Nowego Jorku! Może inny Jorek. Ja inny Jorek? Bierzemy walizkę, idziemy do taksówy. Taksi złotówa. Taksi Nowy Jork taksówa. Okej! Wszyscy się zmieścili w taksówce, niesamowite. Cztery osoby na tyłach. I kierownica z prawej strony. I pięć osób z tyłu. Przecież tam nie ma tyle miejsca. Tam nie ma tyle miejsca. Nowy Jork. Miasto, które nigdy nie zasypia. Czy pani też nigdy nie zasypia? Cóż, zasypia, ale tylko nocą. Ha, ha, ha. Kiedy dotrzemy na miejsce, ulica jest bardzo zatłoczona. Okej, popatrz ile samochodów. Jakoś się przedostaniemy. Ale... Możemy pojechać innym pasem, na którym jest miejsce. Pepa, jedź do Jorku. Jesteśmy w Jorku, no. Pani królik potrzebuje twojej... Dawaj, króliku! Dobra, teraz o, możemy sterować samochodem. Chcesz sterować? Bo tutaj, tu do góry i tu na dół. Na dół, no. Okej. No, nieźle. Teraz do góry, tu. Do góry. Nieźle, ale nie na pasach, złamaliśmy prawo. Nie można zmieniać pasa na przejściu dla pieszych. Do góry. Bęk. Bęk, pani królik. I teraz tutaj naciśnij, tu. Cyk. Jeszcze raz. Cyk. Tak jest. I to nie złamałeś prawa na pasach. Teraz jeszcze raz. Nie, do góry, teraz tutaj. Wujak, wyżej. Pięknie. Pięknie. Ejdź. Co? Teraz H. Co H? A to teraz H. Nie, H, to jest H, a nie H. Znaczy H też, ale po angielsku. Ale tego nie naciskamy. Tutaj, teraz S. S. Nie na pasach! Nie na pasach! Nie wolno tak robić! To jest łamanie prawa! Nie wolno! I teraz tu, W jak wyżej. To? To. Pyk. Tak jest. Ale, ominęliśmy cały korek. Super. No jak ty prowadzisz, to jest dobrze. Dotarliśmy szybciej niż przewidywałem. Udało się. To słynny drapacz chmur w Nowym Jorku. Mamy drapacz chmur w Nowym Jorku. Najwyższy budynek. Skup się, Tońda, skup się. Czy możemy wejść na dnia? Aj. Jasne. Wejdźmy do środka i wsiądźmy do windy. Dobra. Czyli teraz. O, naciśnij E. Możemy sprawdzić, co to za drzewo. Ooo! Teraz. Nie, jeszcze raz, wystarczy. Już nawet nie można. Już wszystkie liście spadły z drzewa. Wszystkie liście strąciłaś. Dobra, patrz co robi tata świnka. On chodzi w miejscu. Co on robi? E. Czekaj, jeszcze nie. O, tutaj. Musimy odebrać pocztę na E. Jak edbierz pocztę. O, co wzięliśmy? Pamiątkę znaleźliśmy. Z Nowego Jorku. No i dobra. O, i teraz daj jeszcze raz E. Bang. I zamknęli. O, a można otworzyć? No i jeszcze raz. Wejdźmy do środka. Dobra, możemy otworzyć i zamykać. Dobra, idziemy na samą górę. Drapacza chmur. Dawaj. 189 zł za tę grę dałem. Tosia, wyślę, to by było klocków Lego. Ile zabawek. Pani królik, czy robi pani wszystko sama? Tylko to, co najważniejsze. A teraz... Udajmy się na samą górę budynku. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Użyj przycisku z boku windy, aby... A ja mam do siebie pytanie, Tosia. Czy ty byś chciała być youtuberem? Tak.
Co byś chciała nagrywać? No nie wiem. A jaki jest twój ulubiony youtuber? Youtuber? Jaki youtuber? Jakiego pana lubisz najbardziej oglądać na YouTubie? A w co ostatnio graliśmy? W Robloxa. I kto tam był na samym końcu? Wojek. Wujek? Wujek Wojan. Niech będzie. Wujku Wojanie. Wojan! Jakbyście chcieli jeszcze jakiś odcinek z Tosią, albo przynajmniej jej gościnny, chwilowy występ, to dajcie znać, a ja teraz fokus, bo wjeżdżam na najwyższe piętro. Trzymać lub wielokrotnie wciskać tak szybko, jak tylko umiem. A nie spadniemy? Przytrzymaj. Trzymam, no. I dalej. O! O! Można maszować, ale piętra mi jaja. Dobra, przytrzymam po prostu. Bo rozwalę klawiaturę, a klawiatura jest droższa niż gra za 189 zł. Więc po prostu pojedźmy do góry. Jesteśmy na samej górze drapacza chmur. Odblokowane osiągnięcie Top of the World. Co to za dubbing? Moja córka miała słuchawki i tego nie słyszałem. Przecież to jest... Boję się spojrzeć. Przecież ty jesteś ekspertem w patrzeniu. Yeah. Dzięki temu teleskopowi można zobaczyć jeszcze więcej. Ua. Widoki ze szczytu drapacza chmur w Nowym Jorku są fantastyczne. Wygląda jak jakiś robot. Nie będę do niego zaglądał. Nie ufam mu. Nie ufam mu, sorry, ale najpierw podnieśmy figurkę Nowego Jorku, czyli statuę wolności. Oczywiście, że tak. O, czyli wprowadzili do gry za 189 zł coś takiego, że dodatkowo możemy zbierać suweniry, które później prawdopodobnie umieścimy w naszym domu. Dobra, zaraz, nie muszę jeszcze wracać, nie? Najpierw oczywiście teleskop, czyli patrzymy przez robota. No niech będzie, tata świnka obsrany, chmura mu wychodzi z nosa, więc nie wiem co pali, ale nie ważne. Wszystko wydaje się większe. No pewnie, spróbuj że tak. Nim poruszyć i zobacz, co uda ci się znaleźć. Oj, nie wiem, czy jestem gotowy. Tylko lewo, prawo, czy można do góry? Najpierw w lewo. A w lewo co, już nie mogę? O Jezu, blokują mnie! To miała być otwarta gra! Z otwartą przestrzenią. Co mi się uda zobaczyć? Co mi się uda wpatrzeć w... O, drzewo sobie mogę zobaczyć. Patrz! Znaleźliśmy las w środku miasta! Central Park, wiadomo. Central Park! Central Park! To jest bardzo stary zamek. Widzisz? O, widzę, jest! Widzę. A! Chociaż zgadzałoby się to, bo ona na początku, jak siadaliśmy do taksówki, powiedziała, że każde miasto powinno mieć swoją panią królik. Więc być może chodzi o to, że... Tam mogę? Nie mogę sprawdzić tego zameczku. Szkoda. Może ona jest po prostu kuzynką pani królik, a wiemy, że króliki lubią się mnożyć, więc wiesz jak jest. No i co? I tutaj będziemy mieli most, jak to się nazywa? Wow! Ale Long Bridge! Ulala! Brooklyn, brukliński. Ale już nie jest. Ale, no co kiedyś był najdłuższy na świecie? Jakaś ciekawostka, co jest teraz najdłuższe i tak dalej. O jest, o jest, Statue of the Freedom. Patrzcie! Wielka zielona pani. To statua wolności. To najsłynniejszy zabytek w mieście. Z lodami w ręce. Płonące lody. Nowy Jork. To koniec? Udamy się teraz? No nie, nie żart, nawet nie żart. Niestety. Nie mamy więcej czasu, Pep. Oho, powrót. Kapitan Wydra czeka na nas na statku. W porcie, w Nowym Jorku. Czy możemy niedługo tu wrócić, proszę? A. Oczywiście, Pepo. Już wiem. Ale mamy jeszcze dużo innych krajów do odwiedzenia. Pojedziemy na pewno, popłyniemy w sensie. To była wspaniała wycieczka. Dziękujemy. Dziękujemy, jako... pani. Proszę bardzo. Kiedy wrócicie, chętnie znowu was oprowadzę. W to samo miejsce? W mieście jest wiele interesujących miejsc. No dobra, niech będzie, zaufam ci. A jest może jakaś fabryka dinozaurów nie albo muzeum? Chyba żadnych dinozaurów. Aj. Aj, wszyscy. Czemu się nie kładą? No właśnie, tego mi brakowało. Pomóc wszystkim podczas wycieczki po Nowym Jorku. Pomóc komuś? Jakomuś pomogłem? Komu ja pomogłem? Chyba windzie wjechać na samą górę. Co ten dubbing? Co się dzieje? Dlaczego? O nie, a nie wracaliśmy statkiem? Dom Pepy! Pepy! Dobrze, ale w domu najlepiej. Tak jak mówisz. A nie było info z Dom Pepy. O, dobra. A, przepraszam. Bo ja bym teraz mógł zwiedzić sobie inne miejsca, prawdopodobnie. Idąc od domu Pepy w prawo, prawdopodobnie pojawimy się w błotnych kałużach. Ja chcę jeszcze to zwiedzić, zanim popłynę dalej, bo wiem, że jest kupę miejsc, które można odwiedzić. Nie, bo, chociaż z Pepą to bym sobie pokicał. Niech będzie, ona już ma gumiaki, ja też szczeluści trawy wyciągnęliśmy. Hopsa! Hopsa, hopsa! O to chodzi! O, te dźwięki już inne, czyli inny dubbing skakania po kałużach. 189 zł! Dobra, wychodź, tylko się nie tarzajcie w tym.
Przebierz gumofilce. O, mogę w gumofilcach iść dalej. Idealnie. Dobra. Idąc w prawo, jest dziadek świ... A, bo tu dziadek świ... A, czyli my teraz idziemy w stronę przedszkola? Niedobrze. Chciałem iść w ogóle w drugą stronę. Ale jestem ciekawy, czy teraz, będąc w przedszkolu, będę mógł się pobawić z dzieciakami. O, to nasz dom. O, kuźwa. Dom! Dlaczego nie było dubbingu? Sam sobie go zrobiłem, nieważne. Oho! Jesteśmy z powrotem. Przedszkole! Oczywiście, że tak. No ja bym, no jakby mnie tylko zaprzęgli do dubbingu. Już bez rowerów, nieważne. Dobra, możemy wziąć skakankę, to jest bardzo ważne. I poza zwiedzeniem Nowego Jorku, bo nie będziemy od razu wykorzystywać wszystkich smaczków z gry. Jak ta gra może trochę potrwać. I raz, i dwa. To jest Suzy owca? O, witaj Pepo. Witaj Pepo. Witaj Suzy. Jumping. Skaczesz sobie? Jumpin'. Tak, skaczę na skakankę. Mam walkę w High League'u, rozgrzewam się. Raz, wiesz o co chodzi. Hop i hop, hip hop, no wiadomo. Chcesz spróbować? No, jasne, no tak. Pewnie! Jedna skakanka. Miłej zabawy, have fun. Ale to dla mnie czy dla Pepy? Dobra. Czas poskakać. Dzięki. Czyli na E, nie? Skacz dalej, aby skakać jeszcze szybciej. Czyli trzeba przytrzymać E pewnie, albo maszować. Trzymam. Dobra, maszujemy E. Nie masujemy, tylko maszujemy. Zaraz będzie jeszcze szybciej. Dobrze, nie przestawaj. Ooo, gościu będzie robił zaraz podwójne skoki. To się uda. O kurde, o kurde. Szybciej. Świetnie ci idzie skakanie na skakance. To tyle? O Boże, jestem rozczarowany na maksa. 189 zł. 189 zł. Uuu, coś zmieniło się w przedszkolu. I słyszę ją tylko w prawej słuchawce. Ciszej, bo ryby płoszysz. Zapomniałem sprawdzić w domu Pepy przecież suwenirów, bo podnieśliśmy pamiątkę z Nowego Jorku. No ale dobra, nieważne. Zabrakło mi tchu. Mordo, za dużo palisz. Za dużo skrętów. Witaj, Pepo. Bardzo dziękuję. Nie ma problemu. Nie ma za co. Dobra, bierz fleta i gramy. Na flecie. To mój ulubiony instrument. A Pepy chyba też swoją drogą. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam był taki easter egg w głównej bajce, że Pepa lubi na flecie. Dawaj. Wspaniale. Na stole jest drugi flet. Użyj fletu. Możesz go użyć. Lecimy jakiegoś Beethovena. Co tu można zagrać? Czy potrafisz zagrać jakąś melodię? A jak? Spróbuj zagrać kilka nut. Nie przestawaj, aby zagrać całą melodię. Czyli... Potrafisz odgadnąć, co to za melodia? Na bank z Pepy. Założę się o subskrypcję na kanale i lajka. Ferre Jacques, dornez-vous. To znak, żeby pójść do Paryża. Fene matine. To tyle? To był najgorszy, panie Janie, rano wstań, w sensie Ferre Jacques, dornez-vous. Rysu tam. O, witaj Pepo. Rysu, ja się na rysowaniu znam. Rysujesz? Rysuję balon. Niebieską kredką czerwony balon. Uczy... Chcesz porysować? No a jak, dawaj. Jasne. Dawaj, lecją. Tam jest dużo papieru. Papieru. Roluj! Roluj, synu. Snoop, yeah. Rysować ładny, kolorowy obrazek. D-U-W-G. Weź kredkę i przytrzymaj ją. Dawaj. Pokolorować część obrazka. Dawaj. Po skończeniu tej części przejdź do następnej. Na następnej części obrazka w sensie? Aż pokolorujesz cały rysunek. No dobra, zobaczmy, co ciekawego trzymajmy. Flaga Uzbekistanu. Wielka Brytania. No i ja już nie wiem, czy do Paryża, czy do Wielkiej Brytanii, do Londynu. Jedną kredką cztery kolory. Magiczne kredki. Artystą, podobnie jak ja. No artysta. Wspaniały rysunek. A co ty jeszcze mam? Ale sobie pierdyknę teraz. Pach, pach, bum. Moli kret. Mój ojciec jest kretem. Przepraszam, Pepo. Może też twoim ojcem, nie wiem. Nieważne. Ale już nie gra, możesz mówić normalnie. Tak. Perkusja jest bardzo głośna. Perkusją. Play on percussion, dawaj. To świetna zabawa. Of course. Chcesz spróbować? Of course, że chcę spróbować. A, tam jest jeszcze jedna perkusja. Im głośniej, tym lepiej, mordo. Dawaj perkę i jechanka jest. Sprawdź, czy potrafisz grać tak jak ja. No pewnie tak jak ty, nie? Czas zrobić trochę hałasu. Tak. Możesz uderzać w duży bęben. Wal w bęben. Mały bęben i w talerz. Walimy jak w bęben. Soł, to znaczy piła.
Dzięki, taki jest plan. Co, już pograne? O, Madame Gazela, nie wchodzimy z nią w interakcję. Tutaj tylko trzy. No dobra, czyli zwiedzone przedszkole, ale to nie jest koniec, bo mamy jeszcze plac zabaw, który znajduje się po prawej stronie. Więc tam Czemu dalej jest? No przecież ja idę. To jest mój pomysł, bo zaraz powiesz, że to był twój pomysł. To jest mój pomysł. O kurcze. Witamy, witamy na zjeżdżalni, zjeżdżamy. O, jakie dziecko wbiega po drabinie? Bęk. Tylko żeby Tiddlesa nie było na żadnym drzewie, w sensie żółwia. Można dwa razy. Hopsa, 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 hops. No ma tempo, to po mamie kangur. Zdecydowanie. A po tacie krecie nie ma niczego. Dobra, mogę zagrać z tobą w kosza? Witaj. Let's play basketball. Super. Nie znam tej postaci, tak naprawdę ze Świnki Pepy, ale dobra. Szacun, mordo. What are you doing? Gram w koszyku. Bardziej rzucasz do kosza, ale okej. Okay. You are perfect. Perfect. Jestem niesamowita. I skromna, hi, hi, hi. To mysz jest jakaś. Mysz Jerry. Nie no, Jerry, nie ta bajka. Mogę zagrać też? Chcesz spróbować? Of course. Of course. Dawaj. Przygotujmy się do gry. Of course I want. Dawaj mi tu. Przygotuj się. Myszka Mandy. Rzuci do ciebie piłkę. Pierwsze słyszę o myszce Mandy. Ona jest tu nowa, jak ja. I odrzuć z powrotem. Bang. No i super. Świetnie. Teraz rzuć piłkę do mnie. Pamiętacie to? W podstawówce zrób ręce jak do kosza, a ja będę rzucał. Ile razy w mordę dostałem piłką lekarską, nie zdajecie sobie sprawy. Więcej się nie dam nabrać na to. Dobra, cyk, cyk, cyk. A mogę do kosza sobie spróbować, a nie tylko z tobą, bo... Ja wiem, że to twoja piłka, ale ty wymyśliłaś zasady, a ja chcę zdobyć punkt, ja chcę być przyszłą gwiazdą NBA w różowej czapce, w pierdzielce. Dobrze, prawie tak dobrze jak ja. Nie wiem, co to za stereotyp, co to za personifikacja, że myszy są skromne. Ja chcę do kosza rzucić! Cholera jasna, o, jeszcze mamy, dobra. Omińmy koszykówkę. Spróbujmy tu na ślizgarce, na huśtawce. To takie wszystko podobne. Dobra, zaraz będzie, wymieńmy się. Kuźwa, mogę się obkręcić dookoła 4 razy? 6 razy w lewo dookoła świata, tutaj obkręcanie na tym? Możesz przestać, co? Nawet lis odpuścił. Nie no, chyba trzeba do końca. Ty, ty, ry. Ja, przecież do tych wszystkich piosenek ze Świnki Pepy spokojnie można zrobić jakiś hip-hopowy beat, nie? Dobra, możemy stąd całkiem pójść, chcę się jeszcze bardziej w prawo. Niestety nie możemy, tutaj jest niewidzialna ściana. Tutaj świat Świnki Pepy, a właściwie mój. Miałem być bykiem, ale jestem kangurem, bo matka. Się kończy tam świat w każdym razie. No dobra, wszystko na placu zabaw zwiedzone. No to teraz wracamy, czeka nas długa droga, żeby wrócić do... A, dobra, w domu. Czy mogę sprawdzić jeszcze suwenira? Bo chciałem zobaczyć, czy... Nareszcie jesteś. Jak było nawet? A, bo ja nie zameldowałem się z powrotem. Porąbane. Tak. Oni, to są moi rodzice, mnie pytali. Oni pytali mnie, nie wtrącaj się. Oni mnie spuszczą znowu pewnie. Hihihi. Oni już... To do kogo ona mówiła, jak oni zniknęli? W połowie zdania stwierdzili, o, moja córka nie odpowiada, idzie... Ja też! Uła. A gdzie jest statua wolności? Chyba w moim pokoju. Może, mogę to zobaczyć? A, to mogę tylko usiąść. Czy chcecie mi pomóc z babeczkami? Nie chcę. Dobra, no ja chciałem sprawdzić magnes. Jeszcze chcę zobaczyć, czy my tu nie mamy gdzieś figurki z... Dobra, tobie nie będziemy przeszkadzać. On czyta książkę. Przecież krety są ślepe! Krety są ślepe! Jak mogą krety czytać książki? To jest w ogóle... Personifikacja poziom Świnka Pepa, gra za 189 zł. Ślepe krety czytające książki. To się nie dzieje! Gdzie jest, ja pytam, statua... O, mogłem tu E nacisnąć. Ła, ja się mogę... Ła! Dobra, bo my teraz idziemy, płyniemy dalej. Więc... To było, nie? O, to jest nowa rzecz, którą możemy założyć. O, tak, dobra. Czyli teraz my jako... Wyglądam jak taki z lat 90. punk. A mogę iść w lewo tu jeszcze? Tu jest pcha... O, udało ci się znaleźć gabinet. To wyjątkowy pokój. Ja widzę, widzę. Możesz przyjść tu w każdej chwili, aby zmienić wygląd domu. Normalnie, Rem. Wiesz, ile elewacja kosztuje, człowieku? Podejdź do stołu i spójrz. Ja pierdzielę, wiesz, w tych czasach... Podczas swoich przygód będziesz znajdować nowe elementy wystroju domu. Przecież nasza postać jest tym projektantem. Możesz mi swoje kostki umyć?
Towary ci moje pokażę, ale później. Statuły nie możemy ten, czyli po prostu ten gabinet będzie uzupełniany o rzeczy, które znajdujemy w różnych miejscach na świecie. Czyli na przykład prawdopodobnie będzie to, jak polecimy do Francji, albo do Paryża, albo do Londynu, będzie to magnes, Isle of Paris, albo coś tam, plus na przykład złota bagietka, albo coś, że można położyć to akurat w tym pomieszczeniu. No i dobra, czy my zmieniamy wygląd domu? Dobra, zróbmy taki, chociaż mogę się trochę pogubić, bo wiecie... Wygląda bardziej jak dom socjalny teraz, taka melina. No powiem tak, no mieszkałem w Szygłowicach, w takiej miejscowości, później jeździłem na Knurów i tam były takie budynki socjalne. No i było grubo, nie powiem gdzie, bo ale było grubo. No i to jest nasza kamienica, można tak powiedzieć. Dobra, ale płyniemy statkiem dalej. I teraz jest czas na podróż. Czas na podróż, czyli mamy Nowy Jork zwiedzony, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miejsc jeszcze. Każdy odcinek po dwa miejsca. Byłoby całkiem ciekawe. No i co, wypadałoby, bo tu mamy nawet koronę. Są w Niemczech, odbywają się targi świąteczne, a wszystko jest wtedy pokryte białym śniegiem. Czy ja chcę jechać do Niemiec? No nie chcę. W Barcelonie możesz pograć w piłkę nożną na plaży. Kocham piłkę nożną. Australia jest bardzo daleko i jest tam bardzo gorąco. Ale chcę poznać korzenie. Wielką rafę. Wielka rafa koralowa. Chcę poznać korzenie mojej matki. Wybieram Australię. Ale w kolejnych odcinkach, już teraz piszcie w komentarzach, moje świry świnko-pepowe, gdzie chcecie, żebym pojechał. Tak, Australia. Świetny wybuch. Ja wybrałem. Let's go. Okay, let's go. Wszyscy rura. Na pokład. I moi drodzy, płyniemy na osobny kontynent. Gdzie się dzieje akcja Świnki Pepy? W Wielkiej Brytanii gdzieś. Chyba. Gotowi. Ready! W takim razie uruchamiam silniki. O, teraz mogę to usłyszeć, bo wcześniej słyszała to moja córka na początku odcinka. Ruszamy! Ruszamy! Ej, oni mają w ogóle plantację, normalnie palmiarnie w Gliwicach na pokładzie statku. Widzieliście to po prawej stronie? Teraz dopiero to zauważyłem. Wcześniej zwróciłem uwagę na aquapark. Ale dobra, no nieważne. 900 FPS-ów mam w tej grze, to jest niesamowite. Co kuźwa? Tam są nizinne tereny raczej. Gdzie takie... Chociaż oczywiście góra... Kościuszki. Żebym nie pierdyknął czegoś głupiego teraz. Odwiedźmy rodzinę kangurów. Dzień dobry, to ja idę do siebie praktycznie. Też jestem kangurem. Dzień dobry, uła. Macie tarantulę w kiblu? Zobacz, kto przyszedł. Uła. Witaj, Pepo. Siema. Witaj, George. Siema. Witaj, Kylie. Kylie kangur, no tak. O, jeb z kieszeni wyskoczył. Pomyśleliśmy, że wpadniemy się przywitać. Dzień dobry. Świetnie, skoro tu jesteście, no. Może pokażemy wam nasze ulubione miejsce. A myślałem, że australijska pani królik będzie nas oprowadzać, ale... Możemy jechać z Iwanem na plażę i odwiedzić wielką rafę koralową. Łooo! Możemy też polecić samolotem do Outbacku i urządzić sobie piknik. Co to jest Outback? W Australii jest tyle rzeczy do zobaczenia. Tyle pająków do ugryzienia, tyle kangurów do obskakania. Tyle... Najpierw to ja ci wjeżdżam na chatę. Jack Gadowski wjeżdża na chatę. Nie można? Wiesz pan co? Dobra, a w lewo ogólnie mogę pójść w Australii? Zaraz! A, nie, tak, o Jezu, bo by... Pepo, dziękuję, że mnie ostrzegłaś, bo już bym stąd wypierdzielił. No ale dobra, a jak pójdę w prawo, to czy też opuszczamy, czy idziemy po prostu pieszo na plażę do Wielkiej Rafy Koralowej? Tam nie można. Nie można im zajrzeć na chatę. A może udamy się na plażę? Poprowadzę minivana. Kobieto, ty masz w kieszeni dziecko. Nie bardzo ci ufam. Naciskam E i lecę samolotem do Outbacku na piknik. Aż poplułem mikrofon. Co to znaczy? Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, co to znaczy. Nie. Dobrze, czy tu się wszyscy zmieszczą? Do Outbacku na piknik. Co to jest Outback? Miejscowość, kuźwa, czy... Oni tulipany? Przecież tulipany nie rosną w Australii. No nie wierzę w to. Jakieś buławatki? To jest niesamowite. Tam powinno być gorąco, pustynie, wiesz o co chodzi. Nie mówię, że Canberra i Sydney, ale tak okolice, no Melbourne i tak dalej. Jesteśmy. 600 osób w samolocie. My ważymy więcej niż samolot, typie, boże. Gruba akcja, no dobra. Możesz unosić się do góry, opadać w dół lub lecieć szybciej. Dobra, wylądujmy, co? O, nawet nie mogę wylądować, po prostu. Wi-hiu! Przecinamy słońce! Można je przeciąć? No, zdziwiłbym się, jakby zrobili jakiegoś easter egga, że nagle słońce się rozpada i robi się ciemno w Australii. Na pustyni. Szybciej po prostu. No, ale dobra, nieważne. Czy będzie głucha kościuszki? Powinno być coś, z czego Australia słynie. A, przyspieszać możemy na spację. Dobra. Tempo. Ja wiem, że to jest gruby lot samolotem. Ważymy więcej niż on. My ważymy tonę. Sam tata świnka waży 500. Co to jest Outback? Co to jest Outback? Nawet ja nie wiedziałem. Nad nim przelatuje... Jakiś kanion? Co? O, wygląda jak pustynia.
To prawda. Trochę przypomina pustynię, ale Outback to także specjalne i magiczne miejsce. Chcę wiedzieć więcej. Day 189 zł. Sunny Day 200 zapłaciłem kuźwa za tę grę. 200 zł piosenki po angielsku. To jest skandal. Skandal. Zobaczcie, jaki by był vibe, jakby po polsku śpiewali. No. Zacznę przygotowywać grilla na obiad. I to jest głos pani Królik. Możecie się przez chwilę? Kto by mu wierzył? Możemy poćwiczyć rzucanie bumerangiem. Rzut bumerangiem. Możemy też zagrać w krykieta. W krokieta, mordo. Dajcie, aby wypatrywać misiów koala. Koala w Australii? Co a nie, robić? Tak, dobrze. Co chcecie robić? Ja decyduję znowu, kuźwa, mamy grille. Jak pójdę w lewo, to co? To wracamy, nic tu nie ma. Czy to jest ziemniak, czy to jest kamień? Ciężko powiedzieć, nie wiem. Tak, spierdyknąłbym sobie tą kukurydzę. Czy oni naprawdę na gazowym grillu bez gazu smażą kukurydzę? Co tu się dzieje? Bumerang? A co to jeszcze jest? Mogę wejść na drzewo na przykład, czy coś? Potrząsnąć, żeby liście spadły? Zagrajmy w krykieta! Dobra, skoro twoja decyzja taka była, ale mam w ogóle piękne takie wakacyjne czapeczki. W sumie cieszę się, że popłynąłem do Australii. Zagrajmy w krokieta, bez panierki, wiadomo. A ja rzucę piłkę. No, czyli Australia, co? Sport narodowy to jest krykiet? A następnie w ogóle ja jestem fanem Eurowizji i zawsze mam bekę z tego, że w Eurowizji bierze udział Australia, bo zgłosiła swoją partycypację, a przecież jest osobnym kontynentem nieeuropejskim, więc ale no dobra, biorą udział, nieważne. Jazda, py! Na drzewo. O, wiedziałem. Yeah. Proste. Tata Świnko! Widzisz piłkę, Pepo? To koala! To miś koala piłeczkę zapierdziala, wiadomo. Nie wiem, jak robią lisy, ale koale na pewno nie robią squeak. Tuturida. Mamy tuturidę. Dobra, zostawiamy pana koale. Czy panią koale? Nie było to wyjaśnione. Jak czas na obiad, jak ja chcę bumerankiem jeszcze zrobić tutaj rzut przeszczepem na czas. Bumerang w kolorach flagi Niemiec albo Belgii. No nie wiem. Niemiecki bumerang. A następnie go rzucę. Niemiecka broń, wolałbym tego uniknąć, wiesz o co chodzi. Bo bumerang jest też, jakby nie patrzeć, przez Indian używany jako broń. I wraca ty, uła. Aha, lub przytrzymaj, żeby wrócił. Dobra, czyli, a spróbujmy go przytrzymać, tylko w drugą stronę, mogę? Wihiu! O, rzucę dalej. Dobra, trzy razy to jest odpowiednia ilość. Naprawdę dziękuję, już się nabumerangowałem. Czy możemy sobie spokojnie teraz już szamać obiad? Kto chce kolbę kukurydzy? Chcesz kolbę, mordo, żuj. Dawaj. Wszyscy, jest 5 kolb, a nas jest 8. Trzeba podzielić na pół tę kukurydzę. Zawsze przychodzi do nas pani kaczka. O, 5. Ha, to niemożliwe, aby pani kaczka pojawiła się po środku pustyni. I bęk. Ciobak! To jest ssak, który się rodzi z jaj. Pani Dziobak. Na nasze pikniki zawsze przychodzi pani Dziobak. Pani Dziobak tylko w finaszu i ferbie. A, bo pan Dziobak tam jest. Dlatego zrobili panią Dziobak, żeby nie odgapiali. Było 5 kolb, nagle wszyscy jedzą. O co tu chodzi? A, bo jeszcze dzieciaka ma w kieszeni. To jest 9. I Dziobak żuje kukurydzę. Było pyszne. Wspaniale. Pani Dziobak też tak myśli. Chrumci, chrumci, no. Dobre? Przepięknie. Czas wracać do domu. Wsiadamy do samolotu. Zidzen tu samolotem, ale możemy jeszcze pojechać zwiedzić wielką rafę koralową. Czy zrobimy to w tym odcinku? No zrobimy to w tym odcinku, bo to jest przecież Australia. Zobaczcie, jaką mają palmę w ogóle. Wszędzie, ty. Bez kokosu. W domu najlepiej. To była Pepa też to mówiła. Wspaniała wycieczka. Perfekt! Uwielbiam Outback. Dalej nie wiem, co to jest Outback. Ty. Co, Australijczycy po prostu tak mówią? Tak jak jedzą tosty z mermaidem. Tak to się nazywa chyba. I tak samo mają Outback, który... No nie wiesz, co jest Outback, co to jest w ogóle. Wszyscy do minivana, jesteście porwani. Siadajcie. Tato Świnka, do bagażnika. Czemu on usiadł z przodu? Usiadł obok pani Kangur, więc... Powiem tak, te panie kangur
Coś skoczne są. Jak matka moja. W sensie w grze oczywiście. Jezu, jak to zabrzmiało. W grze, bo moja matką jest kangur, a ojciec był z Izraela i był kretem, prawda, z takim pieprzem tutaj. No a matka tam coś z panem bykiem budowała dom, nie? W sensie, dlaczego połączyłem fakty? Bo ja na początku gry stworzyłem sobie byka. Później on zmienił się w kangura tylko dlatego, że moja matka jest kangurzycą. Więc nie wiem. Dojrzewamy. Dorastamy po prostu. I tak to wygląda. Przejechaliśmy przez cały Outback. Niech będzie. I zaraz mamy powrót z Australii, mordo. Zaraz mamy powrót z Australii. Ale tu nic nie ma. Pepa zdziwiona. Słyszałam, że jedziemy zobaczyć coś niesamowitego. No rafę kochalową przecież. Spokojnie, wyluzuj. To dlatego, że to coś jest pod wodą. Na dnie mieszkają niesamowite stworzenia. A moim zadaniem jest o nie dbać. Kangury dbają o ryby? Co się dzieje? Co jest? We are live in the yellow submarine. Zobaczymy ocean. Yellow submarine. Jak będziecie gotowi, może za chwilę. Najpierw muszla. A, zbieram. O, widzicie, podniosłem kolejnego suwenira. Jakim jest muszla? Nie wrócę, prawda? Dobrze. Podniosłem muszle, czyli to będzie kolejna rzecz, którą będziemy mogli postawić u siebie w domu. No i pewnie kawałek rafy koralowej jeszcze weźmiemy. Obstawiam, że to będą same magnesy. No ale dobra, czyli we are living in the yellow submarine. I w tyle osób do łodzi podwodnej. Nie zagaduj tam, tylko się ładuj do łodzi. Co się dzieje? Ja myślałem, że samoloty nie wytrzymują, ale łódź podwodna to jest ciśnienie. Dobra, pokaż mi rafę koralową. SP350. Super power. To jest właśnie koralowa rafa. Wielka rafa koralowa. That's right. Jest zbudowana z koralowców i rozciąga się na wiele kilometrów. Turbo. Moim zadaniem jest ją chronić. W jaki sposób? Czy możemy zabrać do domu kawałek koralowca? Niestety są pod ochroną. Nie, Pepo. Możemy je oglądać, ale nie możemy ich dotykać. A jak nikt nie będzie patrzył? Łódź podwodna może poruszać się w dowolnym kierunku. Nie wolno! Może spróbujesz ją poprowadzić. O, kuźwa, mogę poprowadzić. Jeśli znajdziesz coś interesującego, możesz podnieść to za pomocą szczypy. A, bo nie możemy ruszać tylko rafy koralowej. Ale już na przykład zbierać plastik, wiesz o co chodzi? Dobra. No dobra, nie mogę przyspieszyć. Po prostu poruszamy się góra-dół, lewo-prawo. Tu nie ma nic interesującego. Jakie rybki fajne, zobaczcie, jakie małe. Normalnie wchodzą nam do nosodołów, do nozdrzy. No, oczodu, no, nos, nieważne. Dobra, mogę coś podnieść. Bo na wysokości raczej niczego nie będzie. Piękne koralowce. Ua! Czekałem na to cały odcinek, żeby zwiedzić wielką rafę koral... Patrzcie! Skrzynia ze skarbami! Jesteśmy bogaci! Na darmowej wycieczce od pani Wydry! Zobaczmy, czy uda się ją podnieść przy pomocy szczypień. Nie, no nie wygłupię się. Ale tylko koralowca. Chodziło nam o to, że nie można dotykać niczego, co tu żyje. I teraz ekolodzy, ale ta skrzynia też tu żyła. Należy do nas. Ekolodzy, gdzie jesteście? Aktywiści. Co? Ja to znalazłem. Jakie badania? Dawaj pęgę. Dawaj. To jest moje. Jeszcze monety VIP. Patrzcie, jak się tym podzielili. Skarbem, tyle hajsu. Że oni się powinni powyżynać na tej plaży za ten hajs. Mówię, jak to wygląda stereotypowo i realnie. Nurkowanie w łodzi podwodnej było super! Oczywiście! Tak wiele nauczyliśmy się o ochronie rafy koralowej. Oczywiście! Cieszę się, że dobrze się bawiliście. Najlepsza zabawa w moim życiu. Wracamy! Która to godzina? Obawiam się, że musimy już zakończyć naszą wycieczkę. O, tak szybko! Jak tak szybko? Cały dzień minął, ty! Niestety tak. Jest tak dużo do zobaczenia. Ale bardzo dziękujemy za wszystko. Mordo, ja powinienem zostać z wami, bo też jestem kangurem. To jest moja rodzina, tak naprawdę. A może pani kangur mnie adoptowała? Z panem kretem? Nie wiem, nie wiem. Jasne, jutro zaczynamy. Ty, co ty gadasz? Raczej nie, Peppo. Nie mamy łodzi. I śmiech. Ha, ha, ha. No typowy dla świnki Pepy. No dlatego jestem fanem. Dobra, wracamy do pani Wydry. Nauczyliście się wiele o Australii i znaleźliście skarb. Ja mam nadzieję, że ten skarb to jest zwrot 200 zł za tę grę. Bo to jest kitu. No nie wierzę, nie wiem. I co, wracamy, jesteśmy w pochcie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dom Pepi! Wszędzie dobrze? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Dobra, ja na dziś dziękuję. Wspaniała przygoda, GG. No i co, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejne odcinki ze Świnki Pepy na tym kanale, ten był całkiem ciekawy. Trochę z córką, trochę samemu. Zwiedziliśmy Nowy Jork, zobaczyliśmy Central Park i później jeszcze wielu submarin. Zobaczyliśmy Wielką Rafę Koralową. I zarąbali nam całą kasę. Ta kasa powinna być zwrócona do mnie za koszty poniesione psychiczne mojego grania w tą grę i za to, że zapłaciłem za nią prawie 200 zł. 189 zł challenge. Także, no, chcecie więcej, wiecie co robić, zostawcie łapeczkę w górę. 5000, pojawi się kolejny odcinek ze Świnki Pepy. Tymczasem żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. No i piszcie w komentarzach, gdzie płyniemy w następnym odcinku. Nara, łokieć z moim zakwasem. Potężny zakwas. O, zobaczcie, mam krwiaka na łokciu. Mam kontuzję, nie mogę zawalczyć mistrzowski łokieć. Nara, pum!